Witajcie, drodzy Państwo, w kolejnym odcinku Małego Modularza. W pierwszym odcinku po wakacjach, jak słyszycie, w moim głosie pobrzmiewa lekka melancholia, ale obawiam się, że nie mogę z tym zrobić zbyt wiele. Zatem zabierzmy się do omawiania kolejnego modułu. Dziś przyjrzymy się temu pięknemu, prostemu, acz niezwykle przydatnemu modułowi, który nosi bardzo zgrabną nazwę Levitate. Jest to moduł autorstwa nie mniej zgrabnie nazwanej firmy Erogen Stones, co można tłumaczyć jako rozerotyzowane brzmienia, rozerotyzowane dźwięki. Jest to moduł z rodziny Utilities. Jego podstawową funkcją jest miksowanie sygnałów. Jak widzicie, jak się pewnie domyślacie, mamy tutaj 8 pokrętę, 8 potencjometrów. W związku z tym jest to 8-kanałowy mikser. Brawo! Ale tutaj jest haczyk, ponieważ może to być 8-kanałowy mikser, ale mogą to być również 2 4-kanałowe miksery. Później pokażę Wam, jak zmienia się konfigurację tego miksera. Może to być również bank 8 atenuatorów. 4 z nich, co drugi właściwie, może mieć odwracany sygnał. Jeżeli nic nie jest podłączone do danego kanału, na wyjściu aplikujemy plus 10 albo minus 10 dC. Tutaj mamy 4 przełączniki polaryzacji. W momencie, kiedy dioda zapali się na czerwono, oznacza to, że sygnał jest odwrócony. Kiedy pali się na niebiesko, mamy do czynienia z tradycyjną polaryzacją. Bardzo przydatna rzecz. Jak tu widzicie, na każdym kanale dioda sygnalizuje sygnał wejścia. Jest to cholernie przydatna rzecz w środowisku modularnym. Zresztą poczekajcie chwilkę. Odpalę może tutaj w ogóle. Spróbuję odpalić. Jak widzicie, bardzo łatwo jest rozpoznać, co w mikserze piszczy. Najpierw muszę ustawić tutaj konfigurację. O, w ten sposób. Przed chwilką ustawiłem właśnie mikser w konfiguracji 8-kanałowej, czyli wszystko, co tu wchodzi, kanały 1 do 8 są wypuszczane wyjściem numer 8. Jak widzicie, bardzo łatwo rozpoznać, który sygnał gdzie wchodzi. Normalnie, gdy pracujecie nad patchem i nie macie takiego komfortu LEDów sygnalizujących wejście, bardzo trudno jest czasami dociec, jaki sygnał podłączaliśmy do jakiego kanału. Szczególnie jeżeli wrócimy do patcha następnego dnia albo, nie daj Boże, 2-3 dni później. Często jest to nie do odszyfrowania i bardzo komplikuje i zniesmacza cały proces syntezy. Wracając do miksera, jak go skonfigurować? Wspomniałem Wam o 3 możliwościach. To jest jedna z nich, czyli 8-kanałowy mikser, ale załóżmy, że teraz chcielibyśmy skonfigurować to jako 2 4-kanałowe miksery, czyli pierwsze 4 kanały wychodzą na wyjściu 4 i drugie 4 kanały, czyli 5, 6, 7, 8 wychodzą na wyjściu 8. Nic prostszego. Przełączamy pierwszy z przytyczków tu góry w pozycję mix, jak i ten tu na dole również pozycji mix. I w tej chwili mamy do czynienia z 2 mikserami 4-kanałowymi. Jak słyszycie, w tej chwili mam tu podłączone wyjście numer 8, więc sygnał sumowany jest z tych 4 kanałów, a że mamy tutaj tylko jeden sygnał, to słyszymy tylko jeden sygnał. Jeśli chciałbym usłyszeć pozostałe sygnały, musiałbym podłączyć mikser. O, wyjście 4. Czyli te 4 kanały. Możemy też spowodować, że moduł zamieni się w 8 atenuatorów, czyli nie będzie pełnił funkcji miksera. W tym celu musimy przełączyć obydwa pokrętła w dół. Jak teraz widzicie, nie słychać. Jak słyszycie, nie słychać nic. Mamy ciszę. Każdy teraz z tych atenuatorów pełni po prostu swoją funkcję bez miksowania. Ale wróćmy jeszcze do miksu, co
bardzo przydatne. Oprócz funkcji miksowania, ten moduł oferuje również funkcję multa, czyli każdy sygnał, który tutaj wchodzi, jest również multowany na wyjściu jednocześnie, więc jest kierowany do wspólnego wyjścia, jak jednocześnie jest dostępny na indywidualnym kanale. W momencie, kiedy nic nie jest podłączone do danego kanału, oferuje nam on sygnał CV. Jak widzicie, akurat tutaj mam podłączony ten kanał do wejścia modulacji odcięcia filtra w syntezatorze SynthVoice firmy EricaSynth. O. I oczywiście wszystkie funkcje dostępne są jednocześnie, więc mogę używać tego atenuatora tutaj jako źródła CV. Mogę miksować sobie sygnały, które są dostępne tutaj. I mogę to wszystko robić w tym samym momencie. Reasumując, bardzo przydatny moduł, który zajmuje niewiele miejsca, a oferuje mnóstwo podstawowych funkcji, które praktycznie każdy system modularny musi posiadać. Czyli miksowanie, atenuacja, odwrócona polaryzacja, przydatne do aplikowania offsetu, do aplikowania modulacji, konfigurowalny, solidnie wykonany przede wszystkim, mimo że z oczywistych powodów jest tu dość ciasno, bo jednak mamy 8 potencjometrów, które muszą być usytuowane blisko siebie. Są one zbudowane bardzo solidnie, wykonane z aluminium, z rowkami, które ułatwiają chwytanie tych pokręteł. Polecam, naprawdę. Dziękuję i pozdrawiam. Trzymajcie się.